Zamówiłam w ogóle sobie ostatnio coś takiego i to są kolagenowe płatki na dzień i na noc. W środku jest taka panseta i tutaj mamy te płatki, które mamy nasączone w tym płynie i po prostu przyklejamy sobie na policzki i czoło, ale to na pewno wieczorem. Robiłam wczoraj też wyprzedaż na moim Vinted, więc może teraz, póki mam jeszcze 10 minut, to spakuję sobie te paczki i później jak będę jechała, to po prostu wezmę je do paczkomatu. Musimy w ogóle zrobić w któryś dzień takie większe porządki i wtedy myślę, że dużo rzeczy będę miała na sprzedaż. Idę tak naprawdę w piżamie, bo ten zabieg Indiva, bo się nazywa, to jest zabieg prądem i on będzie mi działał na bliznę. Chcę sobie całkiem zniwelować tę bliznę po operacji. Będzie mi to robiła siostra żaby, więc idę w piżamie. Aparat, karta, ładowarki. Muszę wziąć jakieś ubrania na zmianę właśnie na nagrywki, a teraz zakładam taki różowy strój. Założyłam sobie opaskę i myślę, że spoko, wtedy nie będę musiała ogarnąć włosów, bo wygląda to git. I pomyślałam, że wezmę sobie po prostu biały sweterek i sobie założę na to i nie będę musiała się też przebierać. Będzie łatwiej i szybciej dla mnie i nie będę musiała tego prasować. Ciężko. Ciężko, ale mam nadzieję, że mam wszystko, bo nie mam czasu wracać się do domu. Dobra. Let's go na trening. 3 razy? No i o czym oni rozmawiali? O planie powrotu? Słuchamy. No, zobaczymy. Dobry vibe, jedziemy na siłownię, robimy dzisiaj wszystko, co mam do zrobienia. Nie ma lenistwa, nie ma odpuszczania sobie. Dzisiaj jestem... Ostatnio miałam problem. Problem z lenistwem, ogromny. W ogóle nie ćwiczyłam, nie robiłam tego, co sobie zaplanowałam, więc... Ogólnie czułam się do dupy, więc dzisiaj wychodzimy z tego.
Oh. Trening numer jeden done. Mam dokładnie 30 minut, żeby dojechać na kolejny trening. Spoko, będę miała jakieś 10 minut w zapasie, więc wzięłam rano do samochodu. Mogłam to wyczyścić, ale odkurzymy jeszcze w aucie w międzyczasie, bo po prostu aż wstyd. Po prostu jesteś z chłopakiem nawet właśnie bez 6 lat. Znowu. Staram się dzisiaj myśleć cały czas pozytywnie i przekierowywać moje myśli na te pozytywne, mimo że miałam już od rana kilka stresowych sytuacji. Dobra, mam takiego super glutka, którą sobie czyszczę, wiecie, takie niedostępne przestrzenie. Trening numer dwa. Dam. Skoro mam czas, pojechałabym do Starbucksa po matcha. To mniej dla Berki. Będzie nam się lepiej nagrywało na pewno. Zaczęłam sprzątać, wiecie, po prostu bałagan śmieci. I uwaga, co znalazłam? Kalendarz adwentowy z Kindera. Nieotwarty. Czy jak jest luty, tak naprawdę marzec, czy mogę zjeść? Czy coś mogło się stać z tym czekającym? Bo zimno. Mam ochotę na czekoladkę. Zasłużyłam. Nie no, raczej będzie dobra. Chyba będę wozić to ze sobą. I znalazłam jeszcze żelki, które żaba tutaj zostawił. Więc muszę sobie zjeść też żelka. To one akurat nie leżały tu kilka miesięcy, tylko są sprzed dwóch dni, więc... O co się nie boję. O, może takiego pajączka. Prawie ready. Czy mój makijaż nie spłynął bardzo po tych dwóch treningach? A bo ty na treningu miałeś taki makijaż. Mhm. Proszę bardzo. Nie, no trzyma się. Tak? Ładnie się trzyma. Niby spłynął od razu. Jezu, ja mam dzisiaj jakiś taki po prostu pojebany dzień, tyle się dzieje, ja tutaj ktoś mi pisze, po prostu nie wyrabiam się, tutaj ktoś do mnie pisze z potwierdzeniem czegoś, tutaj komuś nie odpisałam i tak w kółko i od rana po prostu jakiś zapierdol mam. A jeszcze nie jadłam posiłku potreningowego. Ja też, chciałam tylko śniadanie, ale to pojedziemy sobie na... Na makaronik. Makaronik? Makaronik. Mhm. Wybieramy historię na dzisiaj. Dobra, dawaj, to zrobimy. Czekaj. Bo ostatnio miałyśmy zaznaczone jakieś takie fajne historie, ale nie czytałyśmy ich. To tutaj wam powiemy troszkę, jakie historie będą. Oszukiwał przez związek, że jest prawiczkiem. Ale miałyśmy jakąś taką... Miałyśmy, właśnie szukam tego. Czekaj. Tu jest catfish w prawdziwym życiu. Mm-hmm. Zakochałem się w hetero przyjacielu. To może być też dobre. Mm-hmm. Rzuciłam kilkuletni związek dla Friends with Benefits w jeden dzień. Mocne. Kurde, zrobić coś takiego? Kilkuletni związek, ale tu musiałeś już po prostu sypać. Dobra, no to to musiałeś się sypać. Nagrywamy. Ej, wysmarowałam się, ale nadal jesteś ciemniejsza. W końcu! Jezu, strasznie. Ty się czymś tam smarowałaś? Jakimś przyspieszaczem? Nie.
50 codziennie, ale właśnie kupiłam sobie 50 z L'Occitane. Znasz tę markę? I na to taki balsam właśnie po opalaniu i on zajebiście utrzymuje. Okej. I po prostu smarowałam się codziennie tym i tym i no. Nieźle. Ładnie jesteś opalana. Dziękuję bardzo. Dobra, lecimy nagrywać. Jesteśmy na jedzonku, na makaronie. Ale nie, to nie jest ten makaron, na który... Ten iconic nasz makaron, to nie jest ten. Właśnie. Ale mogłyśmy iść, bo jest już... No tak, ale nie, bo ja po prostu tutaj blisko zostawiałam. Wiecie co zrobiłam? Zostawiłam ładowarkę na stretchingu i muszę się cofnąć po nią. Że moje brwi dzisiaj, tak mi zabrosły brwi. Okropnie, sobie ich nie wyregulowałam. Fryzjandry. Ale ja też. Ale nie wiem, nie umiem po sobie malować brwi. Coś mnie... Ja poszłabym do kogoś, żeby wyrównać. W moim ostatnim goleniu cały czas mam wrażenie, że zjebałam sobie trochę tego. No, że ja inny kształt. Ja mam troszkę przody. Ale takie... są różne. Co przody? No, że te grube trochę. Te brzosy mi rosną tak do góry, a tobie rosną tak w razy. Co chodzi? No ale to jest normalne, że przód trochę rośnie do góry. Nie chcę tego. Wiecie co zrobiłam? Rozbiłam aparat. Rozbiłam was. To znaczy mogę nagrywać i wszystko. Rozbiłam ekran po prostu. Spadliście mi. Nie za bardzo mam wam jak to pokazać, pewnie tego nie widzicie, ale tutaj kranik cały rozbity. Więc widzę się przez pajęczynkę, ale najważniejsze, że działa. Więc nie załamujemy się, takie rzeczy się dzieją, nic strasznego się nie stało, to tylko rzecz materialna, ale przynajmniej kupiłam sobie coś. Doszłam do Victoria's Secret i nie spoczyłam taką piękną piżamkę. Panterkę, więc dzisiaj ją zakładamy. Także lecę pod prysznic i robimy skincare. Odkryłam ostatnio coś takiego. O, proszę bardzo. I to jest, uwaga, serum do ciała. Myślałam, że to jest w sumie genialne, jak nakładamy różne sera na swoją twarz i później na to krem. To serum do ciała, który dodatkowo bardzo szybko się wchłania, bo on się wchłania, no tak jak serum, w kilka sekund i już w ogóle nie czuję się nic. Więc kiedy nie mam czasu na przykład nałożyć balsamu, lub nie chce mi się, albo chcę nałożyć to i to. Najlepszy, jedyny antyperspirant, którego potrzebujecie. Najlepszy ever, przetestowałam wiele. Pomyślałam, że jako, że skończyłam już 27 lat, to czas najwyższy zacząć dbać o ciało, czyli nawilżać, bo im wcześniej zaczniecie tak naprawdę, tym lepiej i ja chcę jednak później być stara. Nie chcę w ogóle być stara, ale wiecie, wolę być młoda po prostu jak najdłużej, dlatego balsamuję się codziennie teraz. I również bardzo fajny i przydatny produkt. To olejek intymny Yorkaya i w ogóle ja lubię te produkty Yorkaya. Także tak samo nawilżenie najwrażliwszej części naszego ciała. To jest logiczne. I ostatni krok, zapach na noc i ja kocham ten niebieski z Rituals. W ogóle bardzo lubię zapachy z Ritualsa. I to jest taki zapach czystości. Nowa, wspaniała piżamka. I musimy zrobić pielęgnację. Uwaga, pokażę wam co kupiłam. Skusiłam się poleceniami na TikToku, właśnie dla mnie i dla żeby, bo on ma problemy z cerą. I mamy tutaj taki fajny grzybeczek, no ale wiadomo, teraz mam mokre włosy, więc tego sobie nie użyję. Ale użyję sobie takiego rollera do twarzy. I to jest urządzenie z prądem. Sobie stosuję to głównie na skórę głowy, bo widziałam bardzo dobre opinie właśnie na TikToku, że pomaga na porost włosów. Chcę teraz właśnie tak ultra zadbać o te włosy, póki są krótkie, wiecie, nie mam po prostu kapsułek na całej głowie. Więc mogę naprawdę sobie kombinować, używać różnych produktów. I użyję sobie tego, o czym mówiłam wam rano, czyli te płatki kolagenowe. Coś marka to Mediheal. I widziałam, że są różne inne też płatki, ale ja stwierdziłam, że akurat kolagenowe to jest coś, czego potrzebuję na starość. I to jest tak naprawdę w formie takiej jakby maseczki. Po prostu trzymacie sobie to na twarzy, tylko jest o wiele wygodniejsze niż maseczka.
Wracamy sobie do czytania naszej ulubionej książki. Nie czytałam bez was. Czytałam wiele innych książek w międzyczasie. Także sprawdźmy sobie. Co próbują ci powiedzieć uczucia, które tłumisz w sobie najmocniej? Dobra, uwaga, jesteście gotowi? Musisz wiedzieć, że cierpienie to tylko odmowa zaakceptowania rzeczywistości. Oznacza to, że uzdrowienie polega w istocie na pozwoleniu sobie na odczuwanie. To rozdrapanie ran, przypomnienie sobie o najbardziej zawstydzających sytuacjach oraz doznanych strat i pozwolenie sobie na przeżywanie emocji, których wtedy nie mogliśmy odczuwać. To danie sobie możliwości przefiltrowania i przepracowania tego, co musieliśmy wtedy stłumić, aby móc normalnie funkcjonować, a może nawet przeżyć. Odrętwienie nie wynika z braku odczuwania czegokolwiek, tylko z odczuwania wszystkiego oraz z tego, że nigdy nie nauczyłeś się przetwarzać swoich emocji. Kocham tę książkę, już wiele razy wam ją pokazywałam. Kilka razy czytaliśmy sobie parę rozdziałów. I tak mi się spodobało, że kupiłam jeszcze dwie inne książki tej autorki. Zaraz wam pokażę. Uwaga, to jest moja sterta książek. Tutaj właśnie najnowsza. Dostałam biografię Anny Wintour. Jak uzdrowić siebie. I tę książkę miałam ze sobą na wakacjach. Jest bardzo fajna. I tutaj mam jeszcze Jak myśleć o sobie lepiej. I tak wyglądają książki na chwilę obecną. Myślę, że możemy już zdjąć te płatki z twarzy. W sumie bardzo fajny patent, to że nie jest to cała maseczka, tylko takie płatki. Plusem posiadania krótkich włosów zdecydowanie jest to, że ogarniam je bardzo szybko. Psikacz na mokre włosy, kolor wow. I to jest produkt, który musicie sobie kupić, jeżeli właśnie macie puszące się włosy, a kiedy je suszycie, chcecie, żeby one wyprostowały się. Jakby suszycie je na prosto. Także to i dla podbicia tego efektu Pop & Lock. I to ma taki błyszczący efekt. Barańska marka. Także mamy kilka kolorków. Myślę, że ten najbardziej żółty będzie ok dla mnie i to jest SPF 25. Ciekawe, muszę przetestować. I mam jeszcze paczkę od Notino. Zamówiłam sobie kilka rzeczy. Zamówiłam sobie pastę do zębów Marvis. Jest mi bardzo ciekawa i wiem, jak to brzmi, ale ja bardzo lubię, jeżeli coś jest dobre i jednocześnie wygląda estetycznie. I bardzo długo szukałam estetycznej... Wiem, jak to brzmi, okej, wiem, jak to brzmi, ale po prostu jak leży tutaj pasta do zębów wśród wszystkich ładnych buteleczek i nagle leży coś takiego, to po prostu kłuje mnie to w oczy. Wiem, jak to brzmi.
zdaję sobie z tego sprawę, ale jestem estetką. Lubię, kiedy wszystko wygląda ładnie wokół mnie. Także ładna pasta. I szukam sobie właśnie jakichś nowych produktów do włosów, chcę testować i te widziałam na TikToku. One nie są właśnie bardzo drogie i mają właściwości takie wygładzające. Takie sobie wybrałam, są różne rodzaje. I tutaj mamy odżywkę i szampon. I zamówiłam sobie jeszcze świeczkę z Diptyk. Nigdy nie miałam, a zawsze chciałam powąchać i ja uwielbiam zapach róży, takiej chamskiej róży. Takie jak różaniec z drzewa różanego. Kocham ten zapach. Więc zamówiłam sobie różane. Już czuję ten intensywny zapach. Już podoba mi się. Jest bardzo różany. Od prawej, moi drodzy, nasze odwiecznie wiszące pranie. Nie ma dnia, żeby nie wisiało mnie pranie. Nienawidzę tego. No, są kaprysami. Pytanie do ludzi w związkach. Czy jeżeli w lodówce jest coś, co jest pyszne, ale nie wy to kupiliście, co robicie? Odpowiedź A, bierzecie sobie i zjadacie to, albo wypijacie, jak ja w tej chwili. Dwa, bierzecie trochę i zostawiacie część. Czy trzy, zostawiacie całkiem, bo to nie wasze. Tylko szczerze odpowiedzi. Niestety jest o wiele później, niż bym chciała. Ostatnio chodziłam wcześniej spać i wcześniej wstawałam. Wczoraj miałam dużo rzeczy do zrobienia i poszłam spać około 12. Co już tak naprawdę było późno. Zostanę kilka dni. Od mojego powrotu chciałam spać koło 22, 23 max i wstawałam codziennie koło 7, 8, 9 czasem. No ale właśnie wczoraj poszłam spać koło 12 i dzisiaj już też jest 12, dlatego muszę już iść spać, żeby nie zasnąć za późno, żeby nie wybić się z tego cyklu. Bo zawsze to jest najlepsze, jak wracacie z Azji i jest jetlag w tą stronę i wstajecie sami z siebie wcześniej. Kocham to, najlepsze na świecie i chciałabym jak najdłużej to utrzymać, więc skopiam do łóżka. Ten dziennik, który pokazywałam wam rano, 5-minutowy, uzupełniam sobie rano i wieczorem. Wieczorem w ogóle są dwa pytania, czyli highlights z dnia,